Kilka dni temu tutaj w tym Sejmie, w polskim parlamencie, na plenarnej sali były sekretarz Komitetu Centralnego PZPR z byłym prokuratorem stanu wojennego, też z PZPR, przekrzykiwali się precz z komuną. Który krzyknie głośniej? No pomyślałem sobie, że lepszej metafory tego debilizmu, do którego nas ściągnęła polityka ostatnich 25 lat, nie można już sobie wyobrazić. I nikt nie zauważa tego idiotyzmu. Jedni rządzili 8 lat i nic. Drudzy rządzą dopiero od roku, ale jak na razie, no nie powiem, że nic, ale niewiele. Zdecydowanie za mało, żeby zdążyło to na przyszłość.